Kolejny odcinek Urokiego Dokiego, baby! Witam was bardzo serdecznie w Spyro Reignited Trilogy, tym razem, wow, na PC-cie. Dawno, od stycznia, o Jezu, to jest ponad pół roku, dawno nie było tej serii na tym kanale. Co ty malutki chcesz? No, on chciał mnie zaatakować. Słuchajcie, strasznie dawno nie było tej serii na kanale. Ja pamiętałem, żeby ją dokończyć, nie mogłem się oczywiście za to za bardzo zabrać. I w międzyczasie okazało się, że wyszło Spyro na peceta. Dostałem klucz od Activision, za co bardzo oczywiście dziękuję. I chciałem dokończyć już tą serię na pececie. To jest już ostatni odcinek, chcę to wszystko zrobić w tym jednym materiale. Czyli co nam w sumie zostało, tak właściwie? Sytuacja wygląda tak, że ja sobie przeszedłem na pececie całą Spyro trójkę. Jedynkę i dwójkę jeszcze sobie ominąłem, zrobię to sobie albo na livestreamach, albo po prostu sam ze sobą pogram. I mamy tak. Góra Północy, no wiadomo, to jajo na sprzedaż, to jeszcze będzie do zrobienia. Zrobiliśmy trzy plansze plus jeszcze Agenta 9. Została nam jedna zwykła plansza, jeden Speedway, czyli te, pamiętajcie, te wyścigi i tak dalej. Plansza Sparksa, czyli tego, no jak mu tam było, to ten nasz Iskier, o tak to się tutaj zawsze nazywało. Oraz jeszcze walka z bossem, czyli z tą czarownicą i jeszcze ten świat specjalny cały, który odblokowujemy po przejściu, powiedzmy no, że 100% gry, czyli tyle ile mogliśmy. I to wszystko nas czeka dzisiaj, więc to będzie przydługi odcinek, spodziewam się, że ponad godzinny. I sytuacja wygląda tak, jeszcze pewnie to omówię w jakimś osobnym materiale lub na live'ach, dlaczego Spyro na PC-cie mi się bardzo, że tak bardzo cholernie podoba. Słuchajcie, mamy tutaj opcję grania bezproblemowo w 4K czy 1440p, czyli tak zwane Quad HD powyżej Full HD, na którym gram. Ja normalnie gram sobie w 144 klatkach na swoim monitorze 144Hz bezproblemowo. Naprawdę gra się miodnie. Przejście z 30 FPS-ów w 144 to jest to. Co jeszcze? Więcej oczywiście ustawień graficznych, w tym wyłączenie rozmycia obrazu, który tutaj zostawiam, bo tutaj fajnie wygląda, na konsolach to brzydko, mimo że na konsolach już się da to wyłączyć. Wszystko na no, praktycznie ultra, tylko ja chciałem niektóre ustawienia dać na wysokie, bo po prostu można zaoszczędzić jeszcze troszeczkę mocy obliczeniowej kompa, a nic się praktycznie nie zmienia. Naprawdę płynnie, fenomenalnie się gra, ja sobie podłączyłem pada od PS4 do komputera, gra mi się świetnie. Po prostu to jest bajka, mistrzostwo świata, żadnych problemów większych nie miałem z tą grą. Więc w jeden dzień czy w półtora dnia przeszedłem sobie resztę i teraz wracamy, żeby dokończyć właściwie. Przeszedłem to wszystko tylko po to, żeby dojść do tego samego momentu co w serii. Kopalnie dinozaurów, ostatnia taka zwykła plansza nam została. O kurcze, bajka, normalnie bajka, 5700 diamentów nam zostało. A, muzyczka, aha, dobra, muzyczka troszkę inna. Jeszcze chcę wrócić do jednej rzeczy. W tamtej serii troszkę porobiłem tych punktów umiejętności, prawda? Tutaj troszeczkę poomijałem lub porobiłem inne. Nie patrzyłem na to, żeby robić te punkty umiejętności, tylko żeby dotrzeć do... Czy ja dostałem za kaktusa piątaka? Okej, to fajnie, fajnie wiedzieć. O, ty mały, ty dinozaurze. Bym wypadł. Czy tutaj przypadkiem nie dało się tak polecieć fajnie? Po to jajko, no właśnie, miałem rację. Dan Mleko, cześć. Witaj, Dan. Boże, jak się miodnie gra i ogląda. Tak jak mówię, ten materiał będzie bezproblemowo na YouTubie w 60 FPS-ach, w 1440p. Tak, żebyście mogli porównać ten odcinek ze wszystkimi poprzednimi. Więc będzie miodnie. Dobra, tych to... Okej, tych to muszę naprawdę szybko rozwalać, bo jest mały problem. Bo oni są dosyć silni. Tak, z kaktusów się dostaje hajs. Ty będziesz rzucał dynamity, ale dałem sobie z tobą radę. I muszę faktycznie szybko reagować, czyli szybko podbiegać. A jak pamiętam, Sparks ma dodatkowo jeszcze jedno życie. Znaczy my mamy, dzięki Sparksowi, bo podblokowywałem tą możliwość. I tutaj mamy gościa do uratowania, ale musimy przejść większość planszy. Spoko. Nie było z tym problemów. Boże, jak ja uwielbiam po prostu łapać te wszystkie diamenty. Ile w ogóle gry już mam? 89%. Wszystko to przeszedłem. Bezproblemowo. Na tyle mi się podobało granie na PC-cie. Dobra, tutaj... Aha, tu jest robaczek. O, o, o!
Wiedziałem, że oberwę. Ale dobrze, że Sparks odzyskał mi trochę życia. Czyli już tutaj nic nie muszę robić, tylko przejść do przodu. Tak samo jak mapa pokazuje. Właśnie, ja sobie grałem z mapą, ale to tylko tak dla jaj mogę powiedzieć. Nie potrzebuję grania wraz z mapką. O-o. Ale szybko strzelny. Dobra. Coś czasem mi się gałka jakby odchyla, ale to już może być wina tego, że myszka działa w grze. I może myszka mi się, wiecie, o patrzcie, to jest myszka, co nie? Może mi myszka działać w gierce. Tam diamenty są po tamtej stronie tylko, dobra. W sensie za kratami, więc nie zdobędę ich. O, ty mały, ty. Jak go tutaj... On będzie wciąż rzucał? Chyba nie. Dobra. Uf. No bo oni atakują mnie, kiedy jestem na widoku. Uuuu! Ej, jak ciebie... Okej, w taki sposób miałem cię rozwalić. Spoko. Tutaj, o, żyćko. Tak, to się przyda. Ile już mam życie? 33. No w tamtej serii nie pamiętam, ile miałem. O. Dobra, pierwszy i drugi. Okej. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli jest poza zasięgiem kamery, to on nie będzie strzelał do nas, po prostu. Żeby dać trochę nam fair. Powiem wam tak, nie wiem jak na słabszych kompach działa ta gra. No ja oczywiście mam RTX 2080, Ryzena i w ogóle, więc no może dlatego tak dobrze mi działa, ale optymalizacja naprawdę pierwsza klasa. Bo niektóre gry potrafią gorzej działać na takiej jakości. Znaczy na takim sprzęcie. Jajo! Romek! Haha! Cześć Romek! No jaki słodziok! 103! Ej no! Ja dopiero co jajko zebrałem! O, ale go wziąłem! On tu od dołu, tego od góry. Ładnie. Czy tutaj coś pod wodą ogółem jest? Chyba... O! To nie powinien wlatywać, to na bank. Czy jakieś minigierki? Bardziej o to mi chodzi. Tu dwójeczka, jedyneczka. A jeszcze z ciekawości, bo ja w całej serii narzekałem na tą deskorolkę i na boks. Ja to łatwo przeszedłem sam. A jeszcze deskorolka będzie przed nami, więc ciekaw jestem, jak nam pójdzie. Ej, to jest dobra taktyka. Czy oni strzelają, a ja jakoś omijałem bez patrzenia? Jest szansa. Dobra, kielichy. Nie lubię tych wodnych elementów zawsze plansz. Ale by się tych przydało. O Jezu, o! Jak on strzelał? Dobra, to było dziwne? To było dziwne. To było mega dziwne. W ogóle śmiechłem w sterowaniu, że jeżeli Spyro jest pod wodą, używanie kółeczka to bąbelki. Po prostu bąbelki i tyle. Jakby te bąbelki miały coś robić. Ej, dobra, czy czegoś nie ominąłem? Bo ja nie lubię czegoś takiego jak omijanie. Ale chyba nie, bo Sparks mi pokazuje, żebym szedł do przodu. A raczej do góry. O, tak. Dobra, tu już nic nie będzie. Uff, big uff. No! Jezu Chryste. Nie tra... Dobra. To jest tragedia. Jak oni mnie jadą po prostu. Ale też nie grałem w tą planszę w wersji zremasterowanej nigdy, no to... No też trochę pozapominałem. Jak tutaj się robi ogółem wszystko? Dobra, agent 9 tam będzie. Jezu, co się dzieje z tą kamerą czasem? Ej, jak on mnie trafia tak? Ej, to jest dziwne, jak on mnie tak... O, nie? Nie strzelisz. Dobra, muszę coś zrobić, bo nie mam Sparksa i tak trochę nie chce mi się tak chwytać. Widzę tam. Robaczku, chodź. Dobrze. O, już Zoe chce mi zapisać stan, ta? Pytium, zapisz. Jeszcze właśnie jedna zmiana w porównaniu do PS4-kowej wersji Spyro. Plansze wczytują się mega szybko, ja mam grę na SSD-ku, więc nie ma co się dziwić, działa pięknie. Po prostu pięknie.
Czy ja już właśnie zakończyłem w sumie planszę? W sumie to tak trochę. A niech mnie, czyli w taki sposób uciekają moi więźniowie. Proszę weź to jajo dinozaura, zanim coś się z niego wykluje i narobi bałaganu. Ale ten chyba był najsłabszy z rodzeństwa. Ja już nie pamiętam, czy ja wcześniej w tamtej serii, znaczy w tej serii, ale... No jaki grubas. Feministka. To najsłodszy dinozaur, jakiego kiedykolwiek widziałem. O, dobra. No i pięknie. Ja szczerze nie wiem, czy ja nie pomijałem tych dialogów, czy ja po prostu je wszystkie słuchałem, ale no nieważne. Najpierw pójdźmy tutaj, bo mnie ciekawi, co tutaj będzie. Aha, jakaś plansza. O, jeszcze hajsy. Hajsów nigdy za dużo. Pryk. I jeszcze tu. I wszystko, tak? To pewnie tutaj będzie trochę. Jeden z tych dinozaurów wrzucił jajo do zalanego szybu kopalni. Sam bym je wyciągnął, ale słaby ze mnie pływak. Ojoj, przykro mi. Dobra, spróbuj. Au, nie tak. Spróbujmy. Co ja tutaj mam zrobić? O Jezu, to sterowanie. Ale dobra, nie jest aż tak złe. Nie jest aż tak złe. Może mi się uda za pierwszym. No widzę, że tutaj muszę tych pudełek omijać. I to drewno się. Okej. Okay. Ej, to nie... To może... Może nie... Dobra, to może być jednak trudne. Ja mam ich, jak rozumiem... Jak to zrobiłem? Mam rozumieć... Mam bić ich, czy nie? Ja w sumie mnie nie cofnęło, czyli nie muszę jakby. To dopiero był popis pływacki, młody smoku. To było łatwe. To było łatwe. Elliot. Zwykła animacja. Dobra, idziemy stąd. No nic po mnie. Bo za tych wrogów chyba nie dostawałem hajsu, co nie? Nie. Ile jeszcze brakuje? No tak ponad stówkę. To mi się wydaje, że reszta to tak, agent 0. Znaczy agent 9. Tfu, małpeczka. I to będzie wszystko. Sheriff powiedział, że mogę być jego zastępcą. Więc czas pomóc się rozprawić z dinozaurami. Spoko. Zobaczmy. A, będę pewnie strzelał do nich. Ej, dobra, ale ja w sumie bym chciał najpierw pozbierać tutaj. Bo czemu nie? Hajsy mi się przydadzą, tylko że Sparks mój jest taki mech. A czy w sensie jest zielony, czyli jestem na dwa rzuty i tyle. Pyk. I tutaj jeszcze? No. O, dobra, teraz. A serio to spadło? Okej, okay, jak duża to będzie plansza w ogóle? No coś tak widzę, że diamentów za dużo nie ma i się boję, że pomijałem. Albo może i nie. O! No dobra, może jednak nie. Może jednak będzie szansa, że będą wszystkie. I tu widzę, czasem pojedyncze się wykluwają, a czasem i nie. Ops. O. O, jajko? Mogę już jajko odebrać? What? Strzelanina. Aha, dobra. Czyli po prostu ja tak odebrałem sobie jajko, ale jeszcze muszę zadanie zrobić. Myślałem, że coś się popsuło, czy nie wiem. Jeszcze potrzebuję trochę diaksów. Więc wydaje mi się, że tak, tutaj mogą być. Tak, wszystko mi tam Sparks pokazuje. Albo i tu? Tu nie ma? Poważnie? Coś się boję, że tu. Nie, jednak nie. Dobra, widzę raz. No strzelaj. Wiadomo, ej, może myszką zagram. To nie będzie głupie. Przecież powinno mi iść łatwiej. Co nie? No bo przecież myszka, strzelanina i w ogóle. Tu jeszcze i tu. Ej, bo brakuje mi jeszcze sporo. O. Coś mi Sparks pokazuje tutaj. Jakby to było tutaj, w środku. O, dobra. Takie buty. Jeszcze za tym. Okej. Okay. Pewnie tutaj. Pewnie, że tak. I gdzie mi Sparks jeszcze pokaże? Pewnie tu. Ej, nie pomyślałem tak szczerze. Ej, tylko trochę nie mogę tu wejść. Tutaj. A czy tutaj jeszcze będzie? Nie. Nie powinno. Chociaż? Dobra, wejdę jeszcze raz tak do środka. Coś mi się wydaje, że po... Nie!
Jakbym spadł, to byłoby po mnie. Tutaj. Jest dwójka. Jest! Wszystko, dobra, tylko jajko zrobić już totalnie wszystko, naprawdę. Jeśli się na chwilę uspokoisz i skończysz z tym rabanem, to będę mógł opowiedzieć, co się dzieje. W tych budynkach, które tam widzisz, zaczął się gang Bailey'a. Musisz się tam wybrać i wypłoszyć drani. Dobra, ja sobie... Dobra, raz spróbuję sobie na padzie. A jak będzie mi za trudno, to... Okej. Ja mogę przecież cały czas strzelać. No okej, to na razie jest easy. Ej, ja w ogóle mam całe życie jednak. 100. Czyli jestem na kilka strzałów. O! Trafiłem w okno! Ha! I pewnie tu się pojawił. Okej, jednak oberwałem. Raz oberwałem, dobra. Czyli nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. I się odwrócę i nagle bam. Tak jak myślałem. Zacny strzał, milordzie, dostałem osiągnięcie. Teraz gdzie? Tu pewnie w prawo. Czy jednak do przodu? Ale to jest akurat łatwe. Ja po prostu ciągle muszę strzelać i nic więcej. Ja widzę ich cienie i tyle. Okej. I tu po lewej. Od razu. Jeb! O! A trafił mnie, ej! A zdobyłem punkt umiejętności. Za co? Ej, zdobyłem całe życie. A, bo punkt umiejętności daje życie. Ale śmieszne. Ej, to jest jednak łatwe. Jeszcze okno. Rozwalę. Ciekawe, czy za rozwalenie wszystkich okien jest coś. Chcę zobaczyć. Traf wszystkie koniki morskie? Aha, tu chyba w tamtej minigierce. Dobra, kiedyś sobie to zrobię. O, auć. Okej, to już nie jest takie easy. Ale dobra, nie, jednak się udało. O, jeszcze, dobra, teraz. Nie wiem, czy Bailey tak bardzo starał się ukraść jajo. To zupełnie też nie wiem. Jego stylu. Myślę, że ktoś mu podsunął ten pomysł. Spoko. A mnie obchodzi tylko jajo. Ops, ała. Mikrofon przywaliłem. Śmieszne jajo. Dobra, ej, cały poziom. To tak właściwie możemy już do góry północy iść. Jajo na sprzedaż. Idziemy, już cały poziom. Ewentualnie jeszcze tego Speedwaya zróbmy, żeby mieć z głowy, to wtedy zostanie prócz tego Speedwaya już tylko boss, plansza Sparksa na jakieś 10 minut i ten ekstra świat cały. Okej. Tylko, że to jajo na sprzedaż to będzie dopiero później. Albo już teraz zróbmy tego bossa, będziemy mieć z głowy. Wiem, nie jest mega chronologicznie, ale zróbmy. Czyli tak, do czarownicy idziemy, do kryjówki czarownicy, ostatni boss. Pst, jednak przedostatni. Więc zobaczmy, jak to nam wyjdzie. Jak szybko się załaduje plansza jeszcze. Podróż do, nie licząc czasu odznalezione skarby. Troszeczkę dłużej niż zwykle, troszeczkę. Ale i tak szybko, 100 razy szybciej niż na PS-ie. Dobra, zróbmy to. Czas skopać tyłek jakiejś czarownicy! To! Jak tu się z nią walczyły? Jeszcze z nią nie walczyłem w wersji rema... Wow, co była za kamera? Okej, okay. Ona trochę do przodu atakuje. To wystarczy tak ją przychytrzyć. Pamiętajcie, zauważcie, ona ma jajko tam. O! Dobra. O kurde, jak mam jechać? Ej, co? Jakie miałem jechać? Ej, nie mogę. Oj. Ej, bo ja obrywam tak trochę. A czym ja miałem jechać? Czy tym się w ogóle dało? Ej, dobra, bo ja chcę się nauczyć jechać. Ej, no jeszcze ani razu jej nie trafiłem. Dobra, może teraz? Tak, dwa razy ją łącznie trafiłem, ładnie.
O to chodziło. Ale potrzebowałbym owieczek. O, o. No dobra, to nie był jakiś mega atak. Teraz pewnie ogień, ta. Nie dawaj, agent 9, coś. Uff. Ej, ile mam tych ataków przyjmować na siebie? O, tym pewnie mogę jechać. Tak. O, uff. Dobra, dwa razy je utrafiłem, chociażby. Dobra, fireball. Jeden. Widzę po kolorze wtedy różdżki. Znowu fireball. I znowu. Ej, to już jest akurat lepsze. Aha, tylko na raz, ta? Okej. Tylko raz mogę ją. Dobra, pół życia ma. Co teraz? Co teraz zrobisz? Fireball. No te firebole troszeczkę naprowadzane są, przyznam. Teraz więcej chyba tych. No dobra, nie ma tragedii. O, tam mam już. Ej! Ej, to nie było fajne. Agent 9. O, Jenna. Dobra, zaatakuj sobie jeszcze raz. Kurde. Czyli mógłbym ją tak niby... Mógłbym niby ją tak pacać, tak? Ej, dobra. Jakoś mi to idzie. I teraz troszeczkę... A czy mógłbym sobie te owieczki? Ej, kurczę. Dobra, udało się! Ej, pokonaliśmy ją. Tak po prostu. You okay? To nie było trudne. Jurek! Niezły z niego żurek. Siema. No i z tej różdżki wypadł Jurek. Pięknie. O nie. Czarownica jeszcze odżyje. Dobra, jakieś... Właśnie pokonałeś czarownicę. Cutscenki, okej. I przywróciłeś wolność straconemu smoczemu światu. Czym chcesz się zająć teraz, Może czas na miłe wakacje na wybrzeżu smoków, Czasem zmieniasz się w prawdziwego żartownisia. A, Bentley. A, dobra, bo tutaj będzie seria cutscenek właśnie. Agent 9, tam Elora, tutaj Sheila. No tutaj ta dwójka, niech spadną do lawy. I podziękowania. Ogółem zawsze mnie to waliło, tak powiem szczerze, ale... Kto chce obejrzeć, to niech obejrzy na YouTubie. Wybaczcie, jeżeli tego nie zawrę w tej serii, czyli tych podziękowań od twórców i tego, co się dzieje później. Bo to i tak do Spyro 4 nie ma nic praktycznie. Ciąg dalszej przygody, to tak. Tak jak mówiłem, Speedway teraz. Świat Sparksa, jeszcze jeden. Wezmę sobie żyćka. A, przepraszam. No tak, przecież, że zapomniałbym autentycznie. Ten pan tutaj stoi. Ale do tego pana jeszcze wrócimy. Jeszcze sobie zróbmy dwie właśnie inne rzeczy. Bo Sparksa mogę teraz w sumie sieknąć. Na chwilę przed tym, jak skopałeś czarownicy ten jej tłusty tyłek, zdążyła stworzyć fabrykę produkującą mechaniczne robale. Ich zadaniem jest walka z Iskrem, ale i tak są bez szans. Zgadza się. Idziemy do ostatniej lokacji Sparksa, Iskra. Ja nie lubię tego, jak to się tak tłumaczy. Czy powinno być trudno? Szczerze nie wiem. Tak, o, te małe gnoje. Aha, tego to ja muszę tylko gonić, okej. I nic więcej. No chodź, dawaj klucyka. Spryciarz. Kurde. No, poddał się. O, to tutaj. Ale dobra, to będzie łatwe. Przynajmniej powinno być łatwe. Pewnie jest jakiś generator, nie? Czym ty jesteś? Aha, to jest latający generator, okej. Śmieszne. A ten się przedostał. Aha. Jednak może. Wiem, kurde.
Dobra, najpierw was się pozbędę. A ten to co? O. Zaraz pójdę po tamte klejnoty. Uff. Już wracam po klejnociki, proszę mi tutaj się nie pojawiać, dziękuję bardzo. Bo nie chcę się później wracać niepotrzebnie, to już chcę mieć z głowy akurat. Pum, pum, pum. I raz. No właśnie, dwa. Ile tutaj? 200 do zrobienia. To nie powinno być dużo. Aha, tutaj to tylko takie kółeczko było. Nie. To już mogę iść dalej. Nie powinno być to trudne, bo już trochę poprzechodziłem tego. O. Coś chciało mnie zabić. Dobra, na razie w prawo nie chcę iść, tylko ten generator rozwalę. Easy. Co to daje? Aha, bubble shield, dobra. Ja chcę jak najlepiej to wykorzystać, bo to mi pozwala niszczyć wszystkich wrogów. Gdzie mogę iść? A, muszę pewnie tego małego wziąć. Kurczę, chodź. Dobra. Pytanie, gdzie teraz? Pewnie tutaj w lewo. Te? Nie? O. Dobrze, że tamten się nie odpalił, no kurczę. O, ty. Pewnie tutaj. Łatwe. Kolejny klucz mam. I teraz gdzie? Pewnie tutaj na dół. Też nie. Tutaj też nie. A ten to w ogóle biegnie na górę. I tutaj też nie. Dobra, to chyba tutaj, no bo... O. Okej. To było łatwe. Tak. O. Tamte wybiegły. Ale dobra, co to za postrach. O, już tutaj mogę to rozwalić. Ładnie. O, to tak. Minigun. Ja go sobie zostawię na bossa. Nie będę marnował. Easy. I teraz tutaj już tylko w lewo. Ja sobie zawsze taką taktykę robię, o właśnie. Już sobie tak strzelam. Że sobie tak strzelam, dopóki nie widzę, co mam dalej. Aha, tam już boss. Okej. Ile już mam? Ja już końcówka. To jest taka mała plansza dosyć? Ej, no czemu kursor mi działa? Widzieliście kursor na górze? Cofnijcie sobie o 10 sekund film. Co to za podwójny atak? O. Nie podoba mi się to. Kurczę. Będę musiał żyćka sobie wziąć. I kluczyk. Dobra, czyli tu już będzie koniec, ale tak czy siak potrzebuję kluczyka. Fajnie, że wszystkie diaksy mam. Ale żyćko. Ojdź. Dobra. Ups. Czy ja tam... O! Nie, teraz będę bez tego, bez power-upa. O, już oberwałem. Oj. Ale dobra, to może nie będzie aż tak trudne. Na jednym się skupić. Kurczę, ten kursor. On jakoś musi mi ingerować w tego Spyro. Dobrze, że się one nie odradzają jakoś. No chodź. One jakoś mają szablon chodzenia, czy jak? Oj. Dobra, jeden z głowy.
Oj, ty. Dobra, już mam sposób. Niby coś mam, dobra. Koniec. Jednak. Annabella. Ładnie. I w pół godziny zrobiliśmy nawet dużo. Tak powiem szczerze. Poziom ukończony, nie ma co. Cały Sparks Iskier już zrobiony w tej grze. Co nam zostało tak właściwie? No ten Speedway i już ten bonusowy świat. No i też od bankiera zabrać trochę hajsu naszego. Okej. Może otwierać skrzynię skarbów i przenosić cię do dowolnego poziomu za pomocą przewodnika. Tylko jest jeden problem, bo w oryginalnej części na PlayStation 1, fakt, dopiero po przejściu tej planszy mogliśmy przechodzić do innego poziomu przez przewodnika. A tutaj mamy od początku gry i to w trzech częściach, czyli przewodnik i podróżuj, no nie? Od razu nas teleportuje. W oryginale to musieliśmy oczywiście balonem lecieć i tak dalej, a tutaj to od początku samego jest, co oczywiście jest fajne, bo to bardzo pomaga. Czy ten szlak mam zrobiony? Nie. Nie mam, dobra, to robimy. To robimy ten szlak. Czyli ostatni wyścig, ostatnie zadanie łowcy / huntera i ostatnie rozwalanie tych krabów. Wyścig z głuptakami niebieskonogimi. Dobra, najpierw wyścig na czas. Najpierw... dobra, najpierw ona. Nie pamiętam kolejności, tak szczerze. No ale przyjmijmy, że w tyle czasu to powinienem dać radę. Jakby coś było trudno, to dobrze, że to nie jest Spyro... wiecie, która. Kurczę, niepotrzebnie to robiłem, ale okej. Dobrze, że to nie jest Spyro 1, bo tam były najtrudniejsze właśnie te czasówki. Tutaj to może się wydawać łatwe. No bo co, teraz te bramy, później pewnie te kraby. I tak właściwie tyle. Tu chyba będzie Hunter, tak. Tu już widzę takie wejście typowe. A, jeszcze tutaj te. Sobie pływają rybki. Okej, tu się zaczyna. I teraz ich powinienem pewnie trzasnąć. No mam nadzieję, że dobra kolejność. A jak nie, to trudno. Pyk. Pyk. Na razie jest bardzo łatwo. Okej. Okej. Nie pocieszył mnie ten fakt. Będę musiał zawracać. Ale okej, nie ma tragedii. Bang. Bang. Dobrze, Hunter. Jesteś w latarni. Klik. Zrobione to mamy. Ops. Siema. Skąd się biorą te owce w latających spotkach? Właśnie kolejna zabrała jajo i odleciała. Jest strasznie szybka, ale jej spodek się zepsuł i zostawia za sobą kręgi dymu. Chyba za nią nadążę, jeśli będę się trzymał kręgów. Już za nią pędzę. Okej. Czyli to jest po prostu latanie hunterem. Aha, z kręgami. Okej. A, to jest to ze Spyro 2. Dobra, to będzie łatwe. Nie będzie żadnych trudności. Raczej. O ile nie będzie fikołków jakichś mi tutaj to robiło. Ale na razie się wydaje to proste. To jest zwykła krowa UFO. Nie wiem, co Hunter ma do tych krów UFO. Wow, wow, wow. Ja strasznie blisko jej lecę. Właściwie muszę przewidywać ruchy. No dobra, na razie jest łatwo, że tak powiem. Oj. Co? Okej. Okay. Dobrze mi to zrobiło. Bo teraz jestem dalej. No dobra, trochę teraz bliżej. Wyląduje? Ta. O, i rozwaliło się. Ładnie. Tak, było blisko. Jajo wyskoczyło tuż przed tym, jak spodek łupnął w ziemię. No widzisz, Sara. Siemka, Sara. I jeszcze ostatnie eko. Ej. To już
a dobra, jeszcze to jajko. I wyścig teraz z głuptakami. Dobra. Zwykły wyścig i tyle. Liczę, że tutaj będzie to w miarę łatwe. Bo nie lubię tych wyścigów. Powaga. Ops. Znaczy one są łatwe nawet, ale... Pyk. Powiedziałem, że są one łatwe, tak? No dobra, w ten wyścig dawno nie grałem. To jest... To się akurat przyznaję. No ale tutaj to wymaga akurat skupienia. Wydaje mi się, że właśnie w tych 60 klatkach jakoś płynniej po prostu mi się lata i to wszystko i w ogóle pięknie, fajnie. O, trafiłem ptaszka. No jaki on taki fajny słodziak, kurde. O, o. Przykro mi. No to są takie kółeczka. To wyścig może wyjść dosyć taki łatwy. Tylko że ja nie przelatuję przez wszystkie... Wiecie. Ojejku, ile ja omijam w sumie. To może być jednak trudne. O kurde. Dobra, zaraz będzie kolejne okrążenie. Jestem czwarty. To jeszcze trzech potrzebuję tak wyprzedzić. No, tych dwóch jest bardzo blisko siebie, tylko ten pierwszy może później odstawać. Chodź. Okej. No i jestem trzeci. I teraz tak dołem, tak? No dużo to pomaga. Dobrze teraz to zrobiłem. Co, i dołem? Nie! Po co to tu poszedłem? Dobra, już więcej tak nie latam pod tym mostem. Ja nic nie wcisnąłem. Okej, to było dziwne. Nie wiem, co się stało, ale okej. Dobra, teraz takie skupienie. Po prostu ja chcę to jak najszybciej zrobić, żeby było z głowy już. No bo to może być tak łatwo już z głowy. Kurczę, tylko to pod mostem latanie to... No ryzykowne strasznie. Tutaj to jest jeszcze łatwe. O! Jezu, jak on mi wychylił kamerę. Przez chwilę. Dobra, po tamto nie mam co lecieć. Po to w sumie też nie. Więc jakoś mi tutaj to nie będzie przeszkadzać, że nie biorę tego. Nic nie tra... A, jeszcze tu dołem. Zaryzykowne latanie. Co się stało z tym ptakiem? Ale tu już mogę. I tak trochę ominąłem dzięki temu. Dobra, czyli wróciłem do tego samego co wcześniej. Czyli, że jestem teraz czwarty. Chodź tutaj. Nie, to jest ta sama sytuacja. Gdzie poleciało? Czemu nie w niego? To już trochę nie fair, ale dobra. O, minę go! Ale bym wypadł. Dobra, i jestem drugi. I ja nie lecę dołem. W sumie ten z pierwszego miejsca też nie poleciał, to chyba nic tak nie stracę jakoś. Samo tutaj dołem. Złapię go zaraz i będę miał. Kurczę. Gdzie go tutaj dorwać? No, też poleciał. Cwaniak. Ale błagam, niech go... Tak. I chodź. Dobra, nie lecisz tędy? To... Jezu, co się dzieje z tą kamerą, z tym sterowaniem przez chwilę. Okej, nie mam co już ryzykować, bo to już jest wygrana. Jeżeli tak się utrzymam, to będzie wygranko. Po prostu lecieć naprzód, przed siebie, już tak do mety. I tyle. A, tam meta, dobra.
Może mnie nie ominie ten ptak. Nie, no już nie powinien. Dobra, nie chcę tego robić. Chcę już tak stricte do mety. I okej. Wygrana. Jest! Ostatni wyścig nasz. Wyjdź. Dawaj jajko. Jesse! Cześć Jesse. Dobra, 40 minut się uporaliśmy. Wyjście z poziomu. 40 minut się uparaliśmy praktycznie z całą grą, minus jeszcze ten bonusowy świat. Ej, to dobrze. O, zobaczmy, powrót do góry północy, jak szybko. Jak szybko wczytywanko będzie. No szybko. To jest mega w tej grze. Jeszcze jakby był Crash Team Racing przecież na PC, to znaczy będzie pewnie w przyszłości. Dobra. Co my tu mamy? Stówka. O, 100% gry w sumie. Czyli zrobiliśmy no 100% gry z tym, że jeszcze chcę do pana iść. Bo my potrzebujemy 15 tysięcy diamentów, tylko skąd wziąć te brakujące 8 tysięcy? No niechże pomyślę. O, na przykład ten pan może mieć tyle. Nie martw się, Spyro! Nie mam już zamiaru prosić cię o żadne opłaty. Ej, no nie bądź taki zdziwiony! Znalazłem smocze jajo, za które w awalarze zapłacą mi prawdziwe miliony monet! O, dlaczego tak na mnie patrzysz? Ja... muszę już lecieć! Ukłony! I teraz to jest najfajniejsza część Spyro Trójki. Po prostu, to jest to. Jeszcze w zremasterowanej wersji nie grałem w to. O tak, hajsy. O, to jest to. Aż mi się przypomina motyw. O Jezu, co się dzieje z tą kamerą? Ze Spyro 1. Ale głośno gra działa. No po prostu to po całym Spyro 3 aż jest miłe. Jak mu zabieram ten cały hajs, który mi zabrał. Jeszcze kilka pewnie takich kółeczek. W sumie też mogę o tak właśnie robić. O. Gdzie on teraz tam pobiegł? No dawaj. Chodź. Bez używania ognia. Ale jest satysfakcjonujące. Chodź. O! Pęknął. 8 tysięcy powodów do skopania tyłków, osiągnięcie. Czemu on się uśmiecha? Czemu on się tak uśmiecha? Al! Cześć, Al. Nie, zwykły smok, bez jakiejś animacji. Dobrze, więc mamy 149 jajek i patrzcie, co tam się otworzyło. Runda super dodatkowa to się tutaj nazywa. No tak to w oryginale super bonus round. Ile mamy procent gry? 100. Nie, wciąż 100. Więc możemy już lecieć do tego. Ups. No i zobacz. Kurczę. No jak to nam pójdzie? Wile się z tym... No zabawimy z tą planszą. Tu będzie do zdobycia 5000 diamentów ogółem. Znalezione skarby, ile tego jest? O, jak szybko się wczytało. Od razu. Mamy do zdobycia tutaj jeszcze 4999 diaksów. I Bianka. Cześć Bianka. Hej, wreszcie jesteś, Spyro. Łowca trochę się o ciebie bał, gdy poszedłeś walczyć z czarownicą, ale ja od początku wiedziałam, że wygrasz. To tutaj czarownica trzymała wszystkie swoje skarby, ale po tym jak ją pokonałeś, nie. Zostały skradzione przez zgraje złodziei. Jeśli zdołasz ich złapać, skarby będą już tylko twoje. A przy okazji, łowca kręci się w okolicy. Od rana majstruje przy jednej ze swoich nowych zabawek, którą bardzo chce się popisać. Poszukaj go. Chodzi o deskorolkę. No dobra, tutaj to jest taka zbieranina diaksów. Tutaj mam jakieś jajka? A, o, sekretne jajo. Czyli sekretne jajo do zdobycia. Tak właściwie. Ale tutaj bym mapę odpalił, bo w sumie jakoś nigdy tej planszy ja nie znam. Zaraz, gdzie to będzie? Tu? Nie. A tu. Gdzie ja szukam?
Ej, a, jest mapa. Jeszcze tu zbiorę. Dobra, czas tutaj już gonić po prostu, bo tutaj będzie więcej takich momentów, gdzie trzeba gonić złodziei. I tyle. Ale same jedynki, więc... O kurde, jednak nie same jedynki. Dobra, pozbierajmy tak na spokojnie. O, i tutaj są drzwi do różnych mini plansz. Na przykład tutaj, jak będziemy mieć wszystkie diaksy w grze zdobyte, to będziemy mogli przejść. No tutaj trochę mniej i tak dalej. Ojejku, ojejku. Było łatwo, ale to też satysfakcjonujące jest zbieranie tego wszystkiego. Już tyle zebraliśmy. Czy tutaj coś będzie? Nie. Już idę po ciebie. Ło! Cię ominęli? No chodź to. Kurczę. Dobra. No, kamero. To nie ja byłem. O, tak. Dobra, najpierw... O, okej, ty w takim kierunku polazłeś. Nie wiedział, w którą stronę biec. Ha, to teraz już wie. No i też latają takie spotki tutaj, widzę. I nie. To też nie będzie trudne. Zaraz tutaj jeszcze jeden skok zrobię. I tyle. Pff. Tutaj 17 tysięcy. Tutaj 16. To się zaraz otworzy. To jest dosłownie moment. O, otworzyło się. Idealnie. Tego jeszcze tutaj miałem do zdobycia coś. Jakieś diaksy. Tak mi się wydaje. Czy nie? Czy ja się mylę? A, tu Bianka. Okej. Okay. Tutaj nic. Wolę sobie tak pochodzić, pozwiedzać, bo nigdy nic nie wiadomo. A, dobra, już wiem. Do tych na spotkach mnie woła. Czyli okej, okay, tutaj to już tak w ogóle. Okej, okay, czyli już tylko takie drzwi nam zostają, żeby przejść wszędzie. Spoko. To chodźmy. Łowca. Cześć, Spyro. Widziałeś Biankę? Bardzo się o ciebie martwiła, gdy poszedłeś walczyć z czarownicą. Było całkiem zabawne. Próbowała udawać obojętną, ale zanim wróciłeś, była blada ze strachu. Właśnie naprawiłem starą łódź podwodną. Może chciałbyś się na chwilę zanurzyć? Chcesz no mogę, łodzią? Jezu. Czemu? Tylko czemu? Tutaj nie będę dostawał jajek, tylko diamenta, ale czemu? Czemu muszę to robić? Dobrze. Niechaj ci będzie. Ja mogę też tak strzelać po prostu. O, nawet to tak. Bez powodu. Kurczę, to są mądre. Ty, proste. Jeszcze 4. Jak on przeskoczył? Ajdź. Muszę mieć też takiego farta typowego. O, widzicie? Trafiłem jednego na farcie. Dobra, trafi go. I jeszcze ten jeden. Tutaj. O, pięknie. Tak go po prostu trafiłem. Ot tak, bez niczego. Teraz takie pytanko, bo... Czy gdzieś tutaj jeszcze będą diaksy? Wiesz, to zrobiłem wszystko chyba, co miałem. No co, mam sobie wypłynąć? Wydaje mi się, że wszystko. Ups, nie. Aha, ta woda nie bije. Ale każe mi z poziomu wyjść chyba, tak? Gdzie ty mi Sparks pokazujesz? What? To zobaczmy. O nie, nie pokazujesz mi tam. Okej, okay, drugie drzwi to pewnie tutaj będą. Tak. Tylko nie do... Patrz na to. To najszybszy na świecie tor turbo snowboardowy. Miejscowi mistrzowie to 6 wielkich stóp, gang Yeti na podrasowanych śnieżnych dyskach. Założę się, że wyprzedzisz całą zgraję. Jeśli wygrasz, zdobędziemy masę skarbów. Jeśli przegrasz, będę musiał wypolerować cały tor językiem. Jestem gotowy, ale zróbmy tak. Najpierw wyścig, a później zbieranie diamentów.
Fajnie. To fajny start. Okej. Ej, dobrze mi poszło. Tylko boję się, że wiecie. Czy to może mi pójść niby teraz tak dobrze, a... No zaraz to będzie dupcia. Jak ja lubię krakać. To jak tutaj tak... Ups. Jak tutaj to zrobić, żeby było dobrze? Okej. Okay. To było dziwne. I znowu... O, fajnie. Fajnie, dobra, nie. Zrezygnuj z wyścigu jeszcze raz. To jest debilna gra. Ej, mogę ich sobie tak... Ej, dobra, jeszcze raz. No, Hunter. Straciłem życie na tym. Na nierozpoczęciu minigry. Ale czemu oni już zaczynają? Dobra, przesadziłem. Okej, jeszcze raz. Przesadziłem z trikiem. Hunter! Tak. Okej, to mi wyszło. No! Nie rozumiem tego silnika tutaj. W tej grze, na Unrealu. Na Unreal Engine. Taka piękna grafika, ale... Ale już granie w to jest masochizm. What? Dziwnie. To będzie katorga. O Jezu. To będzie katorga. Ten się podniósł nagle. Nie wiem naprawdę, jak mam w to grać, żeby... O, teraz mi wyszło. O. Okej. Muszę pewnie tak bezpiecznie po prostu i tyle. Dobrze. Graj. I tyle. Po prostu jedź. Spyro, jedź. I tyle. Okej, pierwsze okrążenie. O. Dobrze. Pięknie. Mam nitro na bardzo długo czasu. Pięknie. Jeszcze to. To było na farcie. Ej, dobra, nie mogę tego skiepsić, bo to jest szansa, nie wiem, tysiąclecia. Kurczę. Ale dobra, no na tyle mi dobrze idzie, że... Proszę na górze. O. Nie. Dobra. Spyro! Coś ty robisz? Ej, no normalnie się obrażę na tą grę, jeżeli... Jeżeli ja to przegram. Dobra. Rób coś. Spyro. Sam na własne życzenie. Psuję to. No sam na własne życzenie. Właśnie przegrałem na własne życzenie. Na własne życzenie już to przegrałem. Yupika jej.
Nie. To jest debilne! Kto to wymyślił? Jak dzieci mają w to grać? Przecież to jest niemożliwe. O, pełne. Okej. Okay. O! Pięknie. O to chodziło. Nie chcę robić triksów, żebym no nie ryzykował po prostu. Kurde, te kraby. Dobra, tutaj chcę tak na spokojnie, a tutaj mega trik. No, nie był taki mega, ale dobra. Ale to po prostu to jeżdżenie na deskorolce to jest mega rakowe. Czemu? Czemu ja sobie to robię? Ja po prostu nie mogę się powstrzymać, bo patrzę, że mam mało turbo i po prostu chcę zrobić jakieś triki dające mi no coś, po prostu. Jedź. Okej. Dobra, zawsze coś. Jak w to nie wpadłem? I jak to mi nie dało punktów, że tak powiem? Okej, to mi dało trochę. Dobra, to... Ja cię kręcę. Błagam o wygraną. Jezu Chryste, błagam! Nie rób mi tego gro już! Jedź, do mety! Jest! Bum! Nie obchodzi mnie to Hunter. Ale chcę jeszcze pojeździć, to na mang, bo muszę diaksy pozbierać. Ojejku. Okej, to jest fajna nagroda za to wszystko. Wow, aż tyle? Okej. Okay. A przepraszam, jak teraz mogę Hunter jeszcze... Aha, tutaj mam. Dobra. Znaczy, to brzmi jakbym miał wszystkie diaksy. Ale... Nie, pokazuje mi, że... O, jeszcze coś ominąłem. Przepraszam. O, dobrze. Ja jeszcze mogę poomijać. O, tutaj widzę. Uff. No muszę niestety tak jeszcze sobie pojeździć. Okej, tak sobie patrzę. Ale mi się wydaje, że nigdzie jakoś tak nie pogubiłem więcej. Spoglądam sobie. Bo to trzeba po prostu widzieć, co nie? Tu mogłem na dole. Ewentualnie jeszcze. Chociaż nie, jeździłem dołem już. Okej. To brzmi jakbym miał wszystkie stąd. Dobra, walnę się. Nie. Zrezygnuj. Nie mam. U, jeszcze? Excuse me, mał jeszcze? Ojoj. Ej, no ale poważnie, Sparks. Już tylko tam mi pokazujesz niby. No dobrze, a może tu na dole? Nie, tak stricte na dole to... To nie. Jak on to zrobił? A, widzę. Dobra, teraz może już wszystko? Teraz zrezygnuj z wyścigu, Sparks. Co powiesz? Żebym wychodził. Dobrze. Uff. Po godzinie materiału już mogę wyjść. I zostały już tylko te spotki, jak dobrze widzę.
Czyli już te minigry już mam za sobą, tak? Chyba tutaj mam przejść jednak jeszcze. Tak. O, teraz będę mógł się bić. Okej. Tylko, że mam limitowane trochę to. A, to ja długo będę miał to. O co ja spadłem? Przepraszam? To było dziwne. Okej. Nie ma problema. Już malutko mi zostało. Już strącić tylko kilka tych. I będzie z głowy. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. A, bo pewnie się zderzyłem wtedy i dlatego. No o, i znowu to samo. No. Dobrze. No jeszcze tutaj. Chodź, chodź, chodź. O, o, o. Ja też oberwałem chyba, czy nie? O, gdzie ty jesteś? A tam jesteś. Dobrze, 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 dobrze. O, o, dwa, idealnie. No, 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 no. Ej, ja poważnie obrywam. Jest wszystko. To już będzie koniec. Last one. Ostatni boss. No, nie wiem, jak czarownica to zrobiła, ale na pewno przetrwała ostatnią bitwę. Cały czas czekała i oszczędzała magię, żeby móc cię zniszczyć. Najlepiej będzie, jak użyjesz mojego latającego spotka. Rzuciłam na niego zaklęcia, ma większą siłę ognia i można na nim latać bez przerwy. Reszta należy do ciebie. Zrobiłeś dobrze. Już tak dużo. Dobrze. Zasada jest taka. Po prostu latamy, a ja... No teraz szybciej lata. Ale ja po prostu muszę... Muszę trafiać. Przewidywać. Kurczę. Cóż taka końcówka życia. Już jest na kilka strzałów. Ajdź. Ale się dałem, ale dobra. Chodź, jesteś już na strzała praktycznie. O, jak pięknie z daleka. Finito. Cała gra skończona. Calutka, no minus te punkty umiejętności. Yin, yang. Pięknie, cała fabuła po prostu już jest zrobiona. Cutscenka też mnie nie interesuje za bardzo, bo to po prostu tam o jajkach i znowu kredyty, że dziękuję bardzo, że przeszedłeś w ogóle całą grę, ale tak, na PlayStation 4 ja sobie przejdę sam dla siebie już resztę, żeby mieć trofea, po prostu, bo lubię trofea na PlayStation 4. I co jeszcze mam powiedzieć, na PC-cie pewnie zrobię jakieś live streamy z jedynki i z dwójki, i też może wbijanie osiągnięć też tych punktów umiejętności. A tak to główna fabuła w trójce zrobiona. Ile? 117%. To jest cała gra. To jest już po prostu cała gra. Cieszę się, że jednak dokończyłem tą serię, że wyszło to na peceta, że w ogóle dostałem klucz na peceta dzięki Activision. I w ogóle dzięki za oglądanie. Wiem, że pewnie już mało kto to ogląda, ale chciałem jednak, żeby ktoś, kto z przyszłości jednak chciał obejrzeć u mnie całą serię, to chociaż ma jej dokończenie, nawet po takim długim czasie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej hej!